Jutro wezmę kamerę, tylko już z tego co wiem, jutro najpierw mam być gdzie indziej. Zaczyna się duża firma, nie? Najpierw tam, a później. No i wtedy przyjadę tutaj i będę kończył to. Ale powiem wam, tak jestem happy, że się udało tyle zrobić. Także sorry, jeszcze raz, że nie było kamery, ale dobra, dla was parę sekund, dla mnie do jutra. I widzimy się już. Siemanko, słuchajcie, wczoraj dałem ciała, no nie wziąłem kamery ze sobą i jak ocieplałem tą dobudówkę. No wyszło dobrze, styropian 8 z prawej strony, w środku trójeczka. Takie przebitki robiłem telefonem, no ale kręcąc telefonem podczas takiej pracy to nie jest robota, wiecie, wszystko brudne. Nawet próbowałem go gdzieś w rogu postawić, no to jak ktoś dzwonił, no to całe nagrywanie poszłoby pii, nie? Ale okej, teraz jestem gdzie indziej, robię taką łazienkę, znaczy tylko muszę wyszpachlować małe ścianki i sufit, no tam też nie mogę z kamerą wjechać raczej. Raczej nie pójdzie, wiecie, prywatna sfera. I będę jechał stąd na ten, no tam dalej na to ocieplenie. Moja wina, kamery nie wziąłem, szkoda. Ale nieważne, tam okazji jeszcze będzie, także tutaj w tej firmie widzicie, duża firma, dużo zleceń, czyli przykładowo nawet nie jest w stanie nieraz człowiek skończyć jednego, trzeba zaczynać drugie albo kończyć trzecie. Także na razie jestem tutaj, mamy godzinę 10:11, podejrzewam, że za jakieś pół godziny stąd będę jechał i będziemy lecieć tam, to mi się muszę szynę obsadzić, no także coś tam się pewnie nagra, mam nadzieję, że będzie taka możliwość. Póki co, miłego. Siemana. Mówiłem wam, że Düsseldorfu nie lubię. Wspominałem kiedyś. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, słuchajcie. Na budowę mam jakieś 600 metrów, a tam nie mam gdzie postawić. Tam już tutaj jakiś taki wózek jest, to... Chociaż ponoszę te rzeczy, czy podwiozę sobie. Gdzie będziemy wklejać siatkę kaparolem? Armareno, ponoć bardzo dobra masa. Kiedyś używałem dawno, nie pamiętam, ale z tego co pamiętam, kaparol ogólnie jest bezkonkurencyjny. Można rzec. Wiadomo, nie? Radio być musi, słuchajcie. Narzędzie nie musi być, ale radio być musi. Dobra, teraz co jeszcze? Zębatka. To na pewno. To. Jakąś folię możemy wziąć. No, czekajcie, muszę skoncentrować się, żeby wziąć wszystko, bo jak czegoś nie wezmę, to pójdzie na taki spacer, że się odchciewa. Macie tu jakąś piłę na regalku? Była kiedyś. A. I rakel, to się też przyda na dzisiejsze poczynania. Wiecie, to jeszcze nie są moje rzeczy, to są rzeczy firmowe, no nie mam czasu swoich wsadzić, a tych wyjąć. No to będzie trzeba jakieś zrobić, bo... No. Takie coś raczej no nie potrzebuję, nie? Dobra, to co, idziemy? To chodźcie. To sobie pozwiedzacie trochę Düsseldorfu z wiadra. Czy ja to tym dowiozę? Nie wiem, spróbuję. Prawie was trochę. Już nie dalej. I tak nie ma co narzekać, bo
Bo jesteśmy tu. Pierwszy dzień jak tu byłem, to naprawdę miejsce nie było na nic. No dobra, słuchajcie, dojechane pod wskazany adres, tylko jeszcze nie ma klienta. Dzwoniłem do niego 20 minut temu, że za jakieś 20 będę. On powiedział, że spróbuję się wyrobić, pewnie jak zamrzucie będzie za 40. No, także poczekamy. No i wtedy co? Dzisiaj w planie są te narożniki obsadzić, no i wkleić siatkę. Efekt końcowy będzie taki, że będziemy dwa razy to kleić, znaczy kleić, zaciągać klejem. I ten klej właśnie z Caparola ma fajną właściwość, że możemy go sobie swobodnie na końcu rozmazać gąbką, zamazać, czyli wyfilcować. I powinna być fajna strukturka. Tak powinno być. No wczoraj kamer nie miałem, jeżeli chodzi o to klejenia, mówię wam, z telefonu nie szło. Jakieś tam przebitki pewnie widzieliście, ale to niedużo. Także czekamy. Wam pokażę tak przez dziurę. Widać? No, tam jest tak w miarę już ocieplone. Resztę rzeczy jest w środku, widzę. No dobra, przyjdzie pan. Pan pojedzie. I będziemy sobie kręcić, mam nadzieję. No siemka, jestem już na ociepleniu. Poprzygotowałem sobie te listwy już w miarę docięte na wymiar, teraz tylko je obsadzić. No i słuchajcie, znowu nie będzie chyba z tego pokazywania za dużo. No ponieważ klient mi tu lata po tej budowie, teraz sobie pojechał coś kupić, bo sobie ubzdurał, że dzisiaj akurat musi koniecznie tą dziurę tam zamknąć. No szkoda, wiecie, to jest tak głupie, jak ktoś lata. No ale póki go nie ma, no to spróbuję coś tu podziałać, nie? No dobra, tak jak widzieliście, te dwie już mam. Teraz biorę się za tą trzecią. Na razie kamerkę muszę odstawić, bo klient przyszedł, także... Ach... No tak to jest, jak się nagrywa w takich usługach, wiecie. Nie mam w studiu, że prezentuję robotnik, po prostu sam muszę. Dzisiaj znowu taki zwariowany dzień, mówię. Teraz znowu mam 2 minuty z kamerą, więc szybko wam zaprezentuję. Udało się wsadzić szyny, udało wsadzić się siatkę. Jutro tą czynność powtórzę i będę już filcował. Mam nadzieję, że będę mógł kręcić. Dzisiaj nawet nie mam mojej kamerzystki. Także wiecie. I tu sobie tak pomyślałem, zobaczcie, tak z ciekawości przykleiliśmy to i ta kanta tutaj sobie tak spróbuję spiłować pod takie 45 stopni z tego względu, że jak sobie tutaj już nałożę siatkę i wszystko, to tutaj zrobimy takie małe jeszcze ekstra uszczelnienie, czyli pójdziemy tu i tak dotąd. Także tak będzie to najlepiej do zrobienia, myślę. Szkoda, że... Znaczy proponowałem to wcześniej, ale jakoś... No nieważne. Nieważne. Robię to teraz w ten sposób. I powinno być dobrze. Także słuchajcie, jutro mam nadzieję, że będzie moja kamerzystka. I mam nadzieję, że będę mógł więcej coś pokazać. Chociaż jutro najpierw muszę jechać tam, gdzie się szpachlowałem do tej łazienki. Wyszlifować, zagruntować, przykleić tapetę. I wtedy sprawdzam tutaj. Także zobaczymy, co jutrzejszy dzień pokaże. No tak jest na tych budowach, wiecie. No nie idzie kręcić, kiedy się chce. Szkoda. Także do następnego.